W wieku 61 lat zmarł redaktor Tomasz Kubaszewski, wieloletni dziennikarz lokalny i regionalny. Pierwsze jego teksty ukazywały się w Ławie Solidarnościowym Piśmie. Po studiach wrócił do Suwałk i trafił do ówczesnego tygodnika Suwalskiego, później do tygodnika Północnego. Kolejną przystanią zawodową była dla niego suwalska redakcja Kuriera Porannego, którą kierował. A potem, po zmianach organizacyjnych w wydawnictwie, stał u steru suwalskiego oddziału Gazety Współczesnej. Rozstał się z tym tytułem, przechodząc do suwalskiego studia Radia Białystok, gdzie kierował zespołem przez kilka lat. Z działalnością ściśle dziennikarską jednak się nie rozstawał. Na antenie miejscowego studia w ramówce swój czas antenowy miały jego audycje publicystyczne. W lutym bieżącego roku został zwolniony z pracy. Niebawem na platformie YouTube pojawił się jego autorski kanał Prosto z Pomostu, w którym komentował bieżące wydarzenia społeczne, polityczne, toczące się zarówno na arenie lokalnej, jak i krajowej. Opublikował tu 14 odcinków swojego wideobloga. Ostatni zaledwie 2 tygodnie temu, 16 września. We wtorek 1 października dowiedzieliśmy się o jego śmierci. Tomasz Kubaszewski wniósł znaczący wkład nie tylko w objaśnianie czytelnikom, słuchaczom czy widzom zawiłości współczesnego świata. Pod jego skrzydłami meandry dziennikarstwa poznawało wielu przyszłych dziennikarzy. I choć czasem nie była to edukacja łatwa, to skuteczna. Rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom Tomka składamy najszczersze wyrazy współczucia.